a nasi zawodnicy czekają już na lobby, żeby dowiedzieć się, jaką postacią będą mogli dżunglować, bo dziś oczywiście wielki pojedynek dżunglerów. Stazja, powiedz, jak się czujesz w dżungli? Spartiatics! Yeah, boy! Źle, tragicznie się czuję, ale mam nadzieję, że uda mi się podołać. Dobrze, jaką postać zgłosiłaś, powiedz, do losowania i dlaczego? Ja zgłosiłam Sorakę. No nie wiem, wydaje mi się, że będzie ciekawie. No dobrze. Czy masz jakieś tajne taktyki na dżunglowanie Soraką? Nie przygotowałam się do tego. Dobrze, Nervarien, jak ty, słuchaj, z tą dżunglą? Myślisz, że jakiś pierwszy czas dzisiaj możesz wykręcić, czy trochę się cykasz oponentów? Jak to wygląda u ciebie? No ja coś tam dżungluję, więc myślę, że może być dobrze. No i wybrałem Philistixa, bo stwierdziłem, że to jest taki champion, który... No trzeba nim trochę pograć. I ja nim potrafię grać, a reszta chyba nie. Liczysujesz nas. Ten już tryhard. Troszkę, no. Kubon, umiesz Philistixem wydżunglować coś? Umiem. Grałem Philistixem pod tanka. Więc spokojnie, to wszystko wiesz. No dobra. Wszystkie limity są znane. No dobra, kochani, przypominam, że kto dziś wykręci najgorszy czas, ten będzie musiał nas opuścić, więc przejdziemy sobie do losowania postaci. A uwaga, żeby już wszystko było jasne, to zostały zgłoszone Yumi przez Kubona, Soraka przez Stazję, Rumble przez Wandera, Fiddlesticks przez Nervariena, Shaco przez Miwaka, Oriana przez Infomoda i Yasuo przez Spartiatixa. Nadaję tym postaciom numerki od 1 do 7 i za chwileczkę przy pomocy generatora liczb losowych wylosujemy sobie postać, którą będziecie musieli zagrać. Proszę, siódemka, tutaj proszę. Pokazuję, jakie są numerki i uwaga. Pou! Nie, to jest bóg! Pierwsze jest na przeczyszczenie, jeszcze raz! No przecież widać, że maszyna nie oliwiona. Weź to jeszcze raz kliknij. Zgadzam się, zgadzam się. Jeszcze raz. No to jedynka to co to jest? Yumi! O, dobrze. Jeden po stronie drużyny niebieskiej, drugi po stronie drużyny fioletowej. To musimy wyznaczyć kolejność, w jakiej będziemy dżunglować. I tutaj pomoże nam poprzedni odcinek, bo w poprzednim odcinku w dogrywce Kubon otrzymał dwa hity włóczniom, w związku z tym będziesz, Kubon, pierwszą osobą, która wydżangluje Yumi. To twoja postać wskazana przez ciebie, więc myślę, że dla ciebie to akurat nie najgorzej. Pokażesz nam, jak to się robi. Ale oprócz siebie w dogrywce był także Nervarien, który otrzymał jednego hita włóczniom, w związku z tym wy, panowie, we dwójkę zagracie na pierwszej mapie. Ale jeżeli chodzi o pozostałe pojedynki, to tutaj wiemy, że na pewno Infomode, ty będziesz w pojedynku numer 2. Bo byłeś w dogrywce, choć nie otrzymałeś żadną włócznią, no to możemy to traktować jako jeden z gorszych wyników w poprzednim odcinku. Natomiast musimy też wybrać kolejność pozostałych osób i tutaj ja bym chciał zaproponować tajne głosowanie spośród członków zwycięskiej drużyny z poprzedniego meczu, to znaczy Miwak, Spartiatics, Stazja i Wander. Poproszę was teraz, żebyście napisali do mnie na priv ksywkę jednej osoby z waszej drużyny, którą chcielibyście, żeby jak najszybciej wydżunglowała. A później podliczymy sumę głosów i na podstawie tego, kto ich ile zbierze, wybierzemy kolejność. Dobrze, już mam od Stazji głos i mam już głos od Miwaka. Pójdźcie, dobrze, mam już wszystkie głosy. Uwaga, kolejny raz niezależna komisja gier i zakładów podlicza, kto ile ich otrzymał. No dobrze, kochani, mamy jedną osobę, która otrzymała aż dwa głosy. I tą osobą jest Wander. W związku z tym, Wander, zawalczysz na drugiej mapie. Będziesz na jednej mapie z Infomodem. I mamy następnie remis dwóch osób, które otrzymały po jednym głosie. Są to Stazja oraz Spartiatics. Wy zmierzycie się na mapie numer 3. Czwarta osoba, która z bardzo dziwnego, nieznanego mi powodu nie otrzymała ani jednego głosu. Jest to Miwak i Miwak zmierzy się na czwartej mapie, więc możecie pisać w komentarzach, że znowu, kurwa, wszystko ustawili pod Miwaka, bo jakżeby inaczej. Specjalnie taki nick wymyślił, co nikt napisać nie umie. Mamy list, co nie? Nie wytrzymie. Liczycie, że kto się, że kto z nich będzie miał gorszy czas? Kubon czy Nervarien? Nie wiem, niech wygra lepszy, jak to się mówi. No ale zobacz, ja pomyśl... komuś źle nie życzę. Patrzę, ja też nie, ale jakby umarł na przykład trzy razy Nervarien, teraz to git.
Wiesz o co chodzi. I zrobiłby 15 minut czas. Pół godziny. A to może jak może ktoś wiesz. Hosty wszystkich. Ej! Trzymać w logi. 3 godziny później. Ty od początku gierki się jakby leci smite. Bo to są dwa staki na smajcie, nie? Na 450, nie? No i masz, ale masz jeden chyba najpierw, nie? A ale on dekartuje od firma tego no, blubuffa. No, on powinien... Opłacało mu się smajtować tego blubuffa? Znaczy, no wiesz... Ja też bym smajtował. Ja też bym zesmajtował. A, bo ty Kubona oglądasz. No, no jak Kubona gra smajta, to... A patrzcie, jeżeli coś źle zrobił, to że tutaj podbieg, jak opadał blubuff, tak, 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 tu no. Być i skus pulować. Dobra, nie pingujmy, bo się gubi chłopak. No Norwarian już pół żaby zrobił. No. No, Kuba jest szybciej. Zrobił żabę już? Nie wiem jak, ale jest szybciej. Jak? Prawie zrobił no żabę. Żabę ma na dwa hity, jeszcze Kuba jeden. Zrobił. Teraz też zrobił Norwarian. To razem zrobili w takim samym czasie. Wilki zaczął teraz Nerwa. No to i tak wilki. Kubon też. Ciekawe co maksuje Norwarian. No tak patrzę kogo bije, dlaczego? Norwarian zbił dużego wilka. Ale Norwarian zbił dużego wilka do połowy i przestał. Ale to samo Kubon. Ty co nie odpieprzają? O kurde. Działa tak, że jak hitujesz to pasywka jest, nie? Z tego itemu, a pali tak trochę. No ale to nie... nakłada na... Nie lepiej każdego po hicie i bić dużego? Albo małe najpierw zabić? Zawsze się małe zabijało chyba. Skończył właśnie Norwarian, leci teraz na... No, ja pierwszy. Już zaczął? Reda. Dopiero doszedł do Reda Nerwa, dopiero go bije. O ja no pierwszy. Właśnie dużo szybciej. Ale mimo wszystko no. I tak... A tepał już czy nie? Tepał już czy nie? Zrobił błąd. Nie tepał. Kiedy on TP-ka użyje? Ja się nie dziwię, że nie dużo HP. Ma full HP no. Nerwarian ma pół. O teraz dobrze zrobił w miarę. I Raptory teraz zaczął. Nerwarian bije pół Reda jeszcze! Co się odpieprza? Spear ma to koza. A co ci ty, no przecież... Serio trenował Yumi? No auto atakują, nie? Widać, no nie, Nerwarian nie nakładał pasywki na wszystko. Jak mi się wydaje. Teraz dopiero. Chwila, to jak ta pasywka Yumi działa dokładnie? Ktoś mi wyjaśni. Chyba chodzi o item do dżungli. Itemu, nie? Item tak. Do dżungli podpala, tak? Life warning, uwaga. No tak. I Nerwarian nie podpalał. Możesz zmieniać object, tak? Ta. Ty, a jakby bić okay. W jednym momencie żabę i bluch, czy się cofną? No, możesz... To już nie będzie teleporta, bez teleporta to zrobił. No, bez TP-ka to zrobili. To już ty, nie no. Po co brać. Ale mógł TP-ka. No, Ghost, ale heal chyba no, lepszy. Ghosta, no. On heal się uleczy, nie? Nerwarian dopiero idzie na tego i nawet nie użył heala. Chociaż bije golemy. Ja to chyba heala będę użył. Wezmę raczej, bo z moją dżungli. Ty, ale TP-ka jakby wziąć i serio o, widać, tepnąć dobrze. Tam. Ale szczerze, ta konkurencja chyba nie będzie jakimś takim wow dla widzów, tak myślę. W sensie, no bo Yumi wygrała i to irytuje. Bez sensu ta Yumi. Ale to nie ma znaczenia jaka postać, wiesz, no co jest interesującego w czyszczeniu, wiesz. Jeszcze dwa, Yumi, no? A no tak, bo to 5 razy to samo. Koniec, Kuban, koniec. CO?! Ty to ze 20 sekund szybciej niż Norwarian. Nie, dobra, nie 20. Kurwa, teraz będę ja. O, fuck. Kurwa, nie patrzyłem kiedy smajtów używał. 5.20 było. 5.20, 11 sekund. To jest dużo. Ty, ale Giper już będzie za każdą taktykę. No. No. Będę musiał to przejrzeć później tego wodą. Mi się wydaje, że ty Norwarian chyba pasywki nakładałeś te wilki. Double krapa by zrobił Kubo na tobie. Znaczy, no, ja byłem tak, że byłem zmuszony pierwszy raz od dwóch albo trzech lat kajtować buffa, bo... Ja zawsze gram w lesie, to wiesz, akurat patologicznie, stoję sobie na mordzie i biję. No tak. No tak. Trzeba cię kajtować. O kurde. APN były testowane. Norwarian ciężko się czyściło tą dżunglę? O nie, nawet właśnie to było w miarę takie luźne. Bo ty tego heala użyłeś dopiero chyba na golemach, nie? Możemy postawić pinki. Nie, ja go w ogóle go nie użyłem tak naprawdę. A w ogóle? Możemy postawić pinki na kampach przeciwnych. Wiesz o co, żeśmy widzieli trochę przeciwni. Ty, a nie myślałeś, Kubon, żeby cofnąć tam na koniec i szybko się tepnąć? To byś szybciej zabijał niby te moby. No nie no, w sensie myślałem, ale wystarczyło mi HP i many. To recall plus tepek to jest 11 sekund.
No to tyle co uciąłeś, a Nerwarian nawet nie wygrał TPK. Ale wiesz, jakby wtedy szybciej zabijasz, wiesz o co mi chodzi? Znaczy kupujesz, niby tak, ale to nie wiem czy coś dodaje. Nie wiem czy jakiś item sprawi, że zrobisz camp 10 sekund szybciej. Czy dwa camp. No w sumie prawda, kurde, racja. Nie jestem ani żadnego ludzinema i nie grawił. Ale nie, to prawda, no jak kupisz Longsworda nawet to co ci to da, gówno, nie? Co, kupisz te pinki? To co, możemy te pinki? Mówił Gimper, żeby kupić? Dobra. Znaczy nie wiem, że będzie spoko. Tylko nie uderzcie go, ty. Ja proponuję dać jednego pinka tutaj. I jednego jakoś wiesz, na raptorach tym. Jak się a dobra, autoataki włączę, bo... Daj jednego pinka w to miejsce ktoś, dobra? Ja to idę tam dać. Inny, bo żeby oni... Ja idę dać. Stacha daj tutaj, co? Dobra, no. Albo tutaj, a tak bardziej z boku, żeby właśnie nie przeszkadzało. Dobra, ja dałem. Ale tak trochę gówniano, bo żaby nie będzie widać, ale dobra. No ja właśnie też chciałem tak, żeby wiesz, żeby nie było, że już będzie gorzej ten. Ej, w sumie zwykłe wardy mówisz. A nie, bo nie, zwykłe wygaszają. No tak. O, Nerwarian. A nie może. Patrz, taki Mundo, to by się przyjemnie grało. Ta tarcza to... Co grają? Ale ty nie nabijesz normalnie chyba. Ty właśnie, jak będzie Warda bił, to coś dostaje za to, czy nie? Nie wiem. Zaczął z E infomod, widzę. A razem z E zaczęli. Jestem pewny, że gdybyśmy nie zaczęli pierwsi, to by się zaczynali z Q wszyscy. Ja sam zacząłem z Q za pierwszym razem. Ja też myślałem nad Q, a widzę, że E. A może być E rzeczywiście lepsze. Chociaż czy ja wiem? I tak się wychodzi dużo HP po blue. Może Q lepiej. No i coś ten infomodel jakoś tak dużo tych HP straci, co? O kurde, co się dzieje? On udaje, że kajtuje, a on się zatrzymuje na każdym kicie. Tak. A on się chyba najbardziej stresował, to dlatego. Będzie dobrze. 800 na grompie, Jak się wywalisz stazja, to nawet 3, lepiej. Ma 300 HP. A nie, to równo są. Co dał, to tak są równo. Nie, chyba Wander trochę szybciej. No i to ma 240 na grompie. Ten ma 140. 80 ma. Zrobił już. Ty, info skończył teraz właśnie. No to jest pół sekundy. No sekundę może szybciej. No jest tak trochę. Info heala użył. I zobacz, ty Nerwarian nie nakładałeś tego, widzisz to? Podpalania na małe wilczki. Tak. I no, chyba no, dlatego ci ucięło. To teraz każdy udział 5-11 czy tam 5-9 i luj. No chyba, że cię umrze to. Wątpię, ale no powodzenia. Tak, to dokładnie chodzi tylko o to podpalanie. Dobra, Kubo, już nie dodawaj tu za dużo od siebie skilla, ok? Oszuście. Okay. Ty dałeś Yumi, to przez ciebie jest ta Yumi pieprzona! Ty! Poczekaj! No, to przodu jest Thunder, parę sekund. Ty, ile on może mieć golda teraz? A dobra, bo ja i temu nie kupiłem, się dziwię czemu mam 500, myślałem, że mi się 500 nabiło teraz. Tak ze stania w miejscu. Nieważne. To był dobrym pomysłem. O, Infamo trafi raptory pierwsze, oj to będzie... Oj! O ja pierdziele, co on zrobił? Na początek, no. Co on odpierwszył? O kurde, Infomod smajtuje Drake'a chyba dzisiaj. Ja pierdziele. No chyba, że umrze na redzie. On może umrzeć, bo nie ma smajta. Użył. On użył smajta, on nie zabije reda. O ja pierdziele. Ma następnego już. A dobra. Ale ma pół HP, czekaj, on tego nie zrobi. Nie no, zrobi, jak ma trzeci level. Już mu się blue skończył, ja nie wiem czy on z maną by robił. Oj no. Ej, on nie... Ja pierdziele. Ej, Wander już kończy raptory! Wander kończy raptory! O ja pierdziele. Ja nie wiem, czy on golemu zrobi. O! On chyba nie da rady golemu zrobić, wydaje mi się. No nie będzie omany. Ty, Wander już bije golemy. Ej, podobny mają czas mimo wszystko. W sensie, no Wander ma teraz parę sekund. Już nie wiem, czy parę. Nie, dobra. A, dobra, on many. Many, o ja pieprz. A za ile ma smajta?
Nie, o dedówkę jest. 10-2. Oje, nie zaliczy! Nie, nie, uleczy się wykajtuje dużego. Nie, da radę, wykajtuje go na pewno, no. Tylko że Wander już i tego. Wander już zbił golemy prawie. Ty. Dobra, dobra. Zrobił. Tego już chyba nie zabiją, nie? Nie ma szans. Ja nie mogę, szkoda. Nie, nie ma szans. Dobra, już jest czas Kubona. Ja już bezpieczny. Ja jestem bezpieczny, spoko. Nie no, nie da rady. Patrzcie kto szybciej, patrzcie kto szybciej. 5-14, tak? Czy ile było? 5-16, no zdążysz. No dobra, 5-21. 5-21. Sekunda. To jest. Ej, on mimo tego zrobił sekundę wolniej niż ty. To co ty zrobiłeś źle, Nerwarian, że tak poszło? Ja nie wiem. Ty serio coś odpieprzyłeś? To jest coin flip. Mi się wydaje, że pierwsze nie podpalałeś wilków. Ja podpalałem wilki. A po drugie ja red buffem podpalałem wszystkie małe od razu. Ale Nerwarian też podpalał redem. Tylko wilków nie podpalą. Ty, nie wiem, gdzie ja straciłem ten czas. Kurde. Ja też przechodziłem, wiesz, już tak jak tam pro player, że się kończy, się pali ten kamp. A, dobra. Ja się bałem o wilki, że mi się zresetują. Ja wyszedłem z gry. Zrobiłeś mi idealnie, ale coś ten deseń. Też. No. Dobra, ja pikuję już. Jezu! Sorry, krzyk bojowy! Boże, jak wiki! Do Valhalla! Do Valhalla! Dawaj mi tą grę! O Boże! Nie, Valhalla nie, bo tam przecież idą ci co umarli, co ja pieprzę! Nieważne. O no Boże. Oby blue buff tam poszedł i red buff i wszystkie kamy. Czyli od blue buffa zaczynamy, tak? Życzę, kochani. Od blue buffa zaczynacie, a później kolejność dowolna. 5.09 do pobicia, jeżeli chodzi o Kubona, jeżeli chcecie być bezpieczni, to 5.20 daje wam gwarant. Boże. Że Nerwarian i Infomode pójdą na dogrywkę. Jak pójdzie wam słabiej, no to ciągle nie będzie przesądzone, ale przyda się dużo więcej niż okrzyk bojowy, żeby wygrać później. Oby nie, ale zobaczymy. Cześć, no, strategia na runy widzę podobna. Kurde, nie pamiętam, czy ja coś zmienić już, nieważne. Ej, czekaj, który... Czekaj, jak się używało smite'a? F? Jezu, dawno w dżungli, no tam, nie masz. Masz. Zależy, pod którym masz klawiszem, byczku. A flesza macie pod D czy pod F? Ja pod D. Ja pod D też, dobra, to pod F smite, ta racja. Kurczę, u mnie ziomki zawsze się kłóciły, że flesza daje się pod F, no bo F jak flash, to jest oczywiste, że trzeba mieć pod tym guzikiem. No, i jak nie, ignite, no, pod I ignite. Pod D. Jak się kupowało? Dobra, niebieski. No, jak się kupowało? Czyli od blue. Gdzie jest blue? Góry? Góra, dobra. Jezu, 320 FP, dobra. Co oni nie robią? Nie ma trudnego zadania, Stazja, jak słyszysz. To troszkę się skupisz i będzie git. No, troszkę cykam. O kurde, dobra, wardujemy, wardujemy, nie? To mój bardzo słaby punkcik. Ja Yumi nigdy nie grałem. A ty grałaś Stazja Yumi kiedyś? Raz, jak wyszła, o, chyba, widzisz. Wiesz? Tyle. Czyli więcej niż ja i tak, o jeden. No. Powiedz czemu, że Warda postawił i stąd poszedł, bo mnie stresuje, że tu biega tym łucznikiem pieprz, czy tym... Staram się opanować język. Jestem grzecznym człowiekiem. A wiesz, kto to jest? Montujemy. Wiesz, że to Gimper? Nie, to Infomod chyba. Nie, to po info, drugiej stronie. Infomod to był. To tam u ciebie jala ten stadio, tak. Czekaj, dobra. Nie, ja jestem tutaj. Ty byłeś teraz przy tym. Przy wsparcie, teraz nie? Przy wsparcie nie. Jesteś. Nie. Ja nie jestem w twojej drużynie. No. Jestem w drugim teamie. Aha, czekaj. No. Bo dwie asze są. Bo są dwie asze. Dobra, bo są dwie asze, tak. No. Dobra, poszło. Jest blue buffik. Zaczynamy w takim razie. Od teraz pełne skupienie, kochani. Niech się dzieje. No to jest najważniejszy moment, słuchajcie, ten blue buffik. O kurde. O kurde. Mhm. Chyba nie tak miało to iść. O ja pieprzę, ale zaryzykowałem! O Jezusie! Już myślałem, że się zresetuje blue, serio.
No, tam nie było daleko od tego tak naprawdę. Ale ryzyko musi być. Tylko ci, co ryzykują, zyskują. Proste. Bez ryzyka nie ma zabawy. Tam coś niepokojącego się dzieje po drugiej stronie. Bardzo dobrze. Kurde, no. Źle użyłam. Złą umiejętność. Chciałam z... Oj, Sparta. Dobra. Nie, nie, nie. Ja tu mam pod kontrolą git, wszystko. Dobrze. Nie wiem. Jest stres. Trzecia minuta zaraz. Spokojnie. Na trzecim kampie już, Sparta. Jesteś, Stazja, też na trzecim kampie? Jestem. No to nie masz co się stresować. Dobre tempo jest. O kurde, chyba to strelowałam. Oby. Bez obrazy. O nie, chyba coś zepsułam. Ale dobra, zobaczymy. 3.20. Coś mi tu czasami laguje, ale dobra, przeżyjemy. Jezu, jestem tak, tak skupiony. No, ja to samo. Cichutko jest, no. Tylko klawiaturki słychać. Sorki. No. Nie, to dobrze, odgłosy walki to są. O, ta. Dobrze, czwarty kamp zrobiony. Czwarta minuta. No timingowo jesteście gdzieś w widełkach mniej więcej, tak jak poprzednie pojedynki. No tu wszystko w sumie. Ale w widełkach. O kurde, spieprzyłem, nie podpalałem dużego. Tutaj widzimy różne strategie. O mój Boże! O ja pie... Co ja odpieprzyłem?! Nieważne, nieważne, sorki, krzyczę, sorki. O mój w dupę Boże! 4.40. W porządku, nie przejmujemy się. Ja nie wiem jak Kuba to zrobił 5.09, 4.50. Też nie wiem. Minęliśmy Kubona. 5.14 minęliśmy Wandera. Ja nie mogę, nie! 5.20 Nerwarien. 5.21 Info. Już! 5.23. O, to równo chyba. To chyba równo. Razem. 5.23 razem, no. Nie. Ale gówno. Ja tak zmis... Uciekł mi jeden mobek. Ja... Co ja odpieprzę? Miałbym smajta na golemy. Ja pierdzie. Co ja oceniacie? Zrobiłem? Co poszło nie tak? Nie dobra. Wiem, ja nie wiedziałam kiedy używać Boże. Tych smajtów, czy nie wiem. Nie wiem, no starałam się. Mi się mob zresetował. No dobra, słuchajcie, chodźmy na czat grupowy, zobaczymy co dobra. Powie Loża Szyderców. Alga, co to za smajt był spóźniony na golemie? Widzieliśmy to. No, wiem, te dwa autoataki poszły w golema. Byłeś zabezpieczna. No kurde, bo też w early użyłam heala przez przypadek zamiast smajta, bo myślałam, że mam smajta. No. Myślisz, że to jest taktyka taka, mi się mobek zresetował cały. Jezus Maria. Boże. No, stres straszny. Presie, kto robi robotę, strasznie. To było tak tragiczne, że mam ochotę wypijeć się na Maroko. Nie wytrzymię. Nie no, Sparta. Mob mi się pieprzony zresetował jeden. Jak to jest możliwe? Dobra, luj z tym. Ja się bałam, że to wejść. Umrę ogólnie. O dobra. Ale no nie. Ja idę spinkować redę. Co ja kupiłem w ogóle? A, nie to, idę nawet. Dlaczego nie smajtowałeś Bluebuffa na przykład? Wszyscy smajtowali Bluebuffa od razu na początku, a ty nie. No właśnie się zastanawiałam, gdzie ja mam smajtować. No i to był chyba błąd, bo... Nie, no taki sam czas jak Sparta. Wydaje mi się, to... Ja, ja zrobiłem tragiczny, bo mi się mob zresetował. Gdzie dać tego pinka? Ej, w ogóle piszecie. Ja gdzie ty jesteś? Wziąłeś tego? Na leczenie? Co mówisz? Tą runę wziąłeś na eliksir.
Tak, tak. Czytaj movement speeda. No wziąłem właśnie. Lekka jakby. Inside, czyli zmniejsza to trwania. Ale jakby mi się mob nie zresetował. A, szkoda gadać. Ale tylko Swing Inside chyba, nie? Pieprzę tą grę. Nawet nie byłem pewien, czy to zmniejsza kula na smite, ale no. Jest jakiś. Co zmniejsza? A, tam to zapomniałem, że to może zmniejszyć! Ty! Racja, przecież. No tak! Dobra, nieważne, już i tak spieprzyłem ten turniej. Luj z tym. O Boże, gdzie oni są? Oni się już biją? Dobra, biją. To mnie bije! Nie bij mnie! Nie, no, biwak to myślę, że dobry czas zrobi, a... Ej, co tutaj, Waryn, uciekaj! Czemu mnie? Przestraszyła się. Jakby taką postępę tutaj odstawić? Miwak czuję, że będzie miał najlepszy czas. Miwak to jest... Też. Ale Gimper biega, ej, ale Gimper biega i on nie atakuje Blue Buffa, tylko on tak... Nie, Gimper to raczej... Jest szansa, że umrze, ale Miwak... Miwak myślę, że będzie miał czas jak Kuba albo lepszy, serio. Zobaczcie, co on robi! Zobaczcie, co on robi! O, chwila już na Blue Buffie, Gimper. Nie wiem, jak Fabia, że po prostu. Gimper myśli, że jak. Tak, jak Miwaku się zresetował. O kurde, żaba mu się zresetowała! O nie! Nie cieszę się, że mu się źle dzieje, ale się cieszę, że mu się źle dzieje, rozumiesz? Ile czasu na tym stracił? Może jednak. Może jednak. 6 sekund, spokojnie, jak nie więcej. Nie jesteśmy zagrożeni. No, ale Miwak jakoś tak. Ja bym nie znał, ale to jest za daleko. No, a tak mocno za daleko. Za bardzo ciągnie to, no. A Gimper dar Miwakiem na razie. No. Ale mi też się zresetował mob, tylko ja go zesmajtowałem i nie miałem na golema już smajta. Tak. Gimper teraz stoi, patrz jak Gimper stoi. Korzenie zapuścił. A co Gimper robi? Bo go nie on wiesz, jak stoi w miejscu, to mniej damage przyjmuje. Ale gdzie on jest? Na Sparta, jak to by ten. Na wirkach jest. No widzę, widzę. Na wirkach, no. A rób to w miarę. O mój Boże. No to chyba nie jest dobry znak, jak Miwak jest na równo z Gimperem. No, jest bardzo dobry znak, co ty gadasz? 3-10 wilki. O Miwaku, czy dobrze o domku? O, kunie, tak sobie Miwak kunie trafił. Jak dobrze! Znaczy co? Co się dzieje? Nie chcę nic mówić, ale to jest drugie ku, które nie trafił. Pierwszego też grompa nie trafił. Że smajtował wilka? Czemu? On ma smajta? Co on robi? Za ile on ma smajta? Gimper ma smajta. Ale nie, Miwak zesmajtował wilka, czemu? Czemu nie na reda trzymał smajta? A gdzie jest? Na reda poszedł. On na redzie jest teraz? Czemu on nie trzymał smajta na reda? A już. Jest na redzie. A to ma znaczenie jakieś? Ja też zesmajtowałam. Nie ma chyba znaczenia, bo mają no, ale jak masz, Mora Camp teraz. Jak masz szybciej z reda, to wiesz. Nie, czekaj, nie to ma co? To znaczenia, nieważne. No tak, przecież jak reda weźmiesz... A, luj. Tak, właśnie, tak jest właśnie skillowa dżungla, że możesz smajtować jakiego kampa, ale nie ma to znaczenia. Gimper zniknął. Gdzie jest Gimper? Gimper na redzie, 900, na redzie. 900 na redzie. 900 na redzie. A, no to Miwak zrobił, zrobił tego. Nie, Miwak reda. Ostatni hit. Gimper, on kauto ataki traci bardzo dużo. 4-10 robi raptory dopiero. Ej, on będzie... Nie, niemożliwe. Ej, on ma minutę jeszcze tylko, Miwak. 4.30, wy zaczęliście robić golemy już w połowie. 4:30, o ja pierdziele, Stasia, czy my jesteśmy bezpieczni? Co się tu odpieprza? Jeden z was nie jest, przecież Gimper nie... Ale jak, no przecież Gimper nie jest opaść, no, no, ale, no tak, ale odpada chyba ten Gimper najgorszy czas. Czy nie? No ale Gimper mówił, że jakaś niespodzianka będzie, czy coś tam, nie wiem. Nie, no na pewno może coś dogrywka miała być dla dwóch na najgorszych czasów, ale nie wiem, zobaczymy, co wymyśli Gimper. Wydaje mi się, że będziemy w trójkę na tych. Jak w trójkę na... jakiej pozycji gra Miwak, tak a ogólnie? A Miwak bez many jest, długo będzie to robił. Czy Miwak na topie? Na smajta? A do smajta, dobra. Do dobrego. Nie, on zrobi szybciej niż my, zobacz. On ma 23 sekundy jeszcze. Zrobi szybciej niż my chyba. No nie wiem, tego sporo jest. Sporo tego jest. Że każdy mały golem to jest autoatak. Dobra, Stasia, jesteśmy... Nie. Raz, zrobił przed wami, jak chcę was martwić. Tak, przed nami zrobił, 5.20 miał. Mimo zresetowania i 3 sekundy miał. Niesamowity jest. No co zrobisz, no lepiej teraz. Widzę, że nie? O Boże. No szapo, ba. No, że to wyciągnął, to wow. Nie no, ja pierdzielę, jak on to zrobił, serio? Widać, sobie radzi w stresie. Bardzo dobrze sobie poradził. 40. Nikt nie jest gorszy od Gimpera tym razem, to mnie cieszy. No, ale jakby mu się nie zresetowało, to miał najlepszy czas, nie? Na stówę.
Ale ja i Stasy to mamy takie czasy tragiczne, nie mogę. No dobra, a propos, to dobrze, że mówisz. Słuchajcie, bo Sparta i Stazja jesteście zagrożeni. Czas odpaść. To oznacza, że przed wami dogrywka. Dogrywka polega na walce o dragona. Wybieracie sobie postacie, następnie udajecie się na dragona, wspólnie go bijecie, nie możecie atakować siebie nawzajem, bijecie generalnie smoka, bierzecie smajty, wygrywa osoba, która dobije dragona, a na jakim osoba, levelu której bijemy? Nie uda się tego zrobić, no takim, który uda wam się wbić do momentu pojawienia się pierwszego smoka. Jakbym jedna rzecz, to nie ma żadnego znaczenia, bo teraz smajty są zmienione i tak trzeba będą mieli taki sam, taką samą moc smajta. Nie, ja mam gówniane smajty, mimo że na dżungli w tą grę grałem, ale luj. Zobaczymy. Ja jestem w stanie za suba dać komuś tipa, że wygra. O, to nie, Szy podpowiadaj. Mi na ucho. Zostaw losowi. Chodź, pójdziemy na, chodźmy na drużynę pierwszą, powiedz mi. O cholera. O, na chwilę misklik do drużyny pierwszej. A czy najlepiej jest na pewno wziąć jakąś postać, która kombi smajta, nie? Też co pomyślałem. Lissin? Jakiś Lissin, jakaś Eliska. Nie, tylko Rengar. Kida, nie? Nie, Lux nie. Rengar to też nie też ma sens, no chociaż bo masz smite, umiejętności, no tylko Rengar. No, tylko nie chodźmy na lejny, żeby expa wiadomo nie zabierać. I poczekajmy z postaciami, tak, jest żeby dać im swobodę. Myślę, że Brauma nikt nie weźmie, także. Raczej nie. Pamiętaj, że niektóre postacie mają, wiesz, damage w moby większy, nie? Nie wybiorą i zaraz powiemy. Co? Jak ze spani? No to Wander nie jest. Nie no, to ma sens w ogóle? Lekka podpowiedź. To jest giga podpowiedź. Ma większy damage na smajcie? Nie, ale procentówki. Dobra, wybierajcie postacie. Ale to chodzi tylko o odbicie przecież, więc jakie to ma znaczenie? Nie wiem. Dobra! Się, o co ci chodziło? All in! Czas odpaść. Jak nie dziś, to jutro, więc dobra. Dobra. A co mi chodziło? Ja wiem, o co chodziło, Wanderlei, bo jestem inteligentnym graczem Yugi. A to wytłumacz, o co chodziło. A to za chwilkę i wybieram postacie. A no dobra. Już nie mów teraz, bo się i tak stresuje tą gówno grom. Daj mi czas. Co wzięła Stazja, bo nie widzimy? Nie wybrała. Morgana? O tym samym myślałem, kurwa. A wziął to źródło? Ja, nie, Mundo wziął. Morgano mi zabierze Drake'a, Gimper mu Nunu schowerował, wiesz? O kurde, Nunu! Ej, ja w ogóle nie pomyślałem o Nunu. Też się pomyślałem, a ja myślałem przez chwilę Cho'Gath, ale no szybki nie będzie. Ja bym powiedziała Gimperowi, że Gragas, a po chwili myślę, przecież kuźwa Nunu bije tyle co ten. Nie, no mogę tego Rengara, Kulbon mnie zbaitował, ja pierdzielę. Ale nie jest Mundo. Ale Rengar byłby lepszy na low HP. Mundo w sumie dobry jest. No dobrze, Sparta, dlaczego Mundo? Procentówki, myślałem, że to wygra, ale nie wiem teraz. No i ma te dodatkowe Adena. Dobra, Stazja, dlaczego? A dlaczego dżungle? Nie, idziecie na linię czy do dżungli? Gdzie no mamy smajta, no przecież to chyba dżungla. A jadę. A to jak wolicie, słuchajcie, to ważny jest w piątej minucie dragon. Co robicie wcześniej, to wasza zabawa. To nie ma znaczenia, nie? Tak, tylko pozostali, żebyśmy nie przeszkadzali, to może w bazie bądźmy. Ewentualnie jakieś wardy rozstawmy. Tak, wykitować. Stazja, dlaczego Morgana? Nie wiem, to po prostu... Tego. Ale że Morganów zabierze Drake'a? Dlaczego? To trudne pytanie zadaję. Szybko bije Drake'a. Ciężkie pytanie, nie wiedziałam co wziąć, no to wziąłam pierwszą lepszą, wiesz? No dobrze, postarajmy się nie być bardzo na lane'ach, żeby w zależności gdzie oni będą chcieli pójść, ale jeżeli oboje junglują, no to... to nie, ja pójdę... Ale tak właśnie mój top wygląda często, że pod tam rajkonie. Ale ta gra jest gówna. O, zbejtowałem. A czemu mi nie pomagacie na redzie? Halo, team. Nie możemy. Libyk jak grał w pro player kiedyś. Czekamy z linii, czy nie? Gdzie oni są w ogóle? Na dżungli. Ja na jestem. A to masz kampa z... A. Czyli jak się zrespi smok, to od razu tam zbierzamy, tak? Ale jak będziecie bić creepy na midzie, to... A czekaj, to wiesz, to ale... To może zmienić, jakby oni chcieli... Może expa sobie podejść, no. Tak. Podejdźmy. Idźcie do bazy. Idźcie do bazy. Na jaki chcesz, przed piątą minutą? Na piątą minutę po prostu wejść na spokojnie. Zaplanujcie też czas na... Znaczy po piątej minucie nawet możecie się cofnąć po itemy. To nie dobra. Czyli piąta minuta po prostu mówi, przestajemy expić.
Czyli itemy teraz, tak? No. Tak, bierzecie itemy i zapraszamy na smoka. Aha, zmienia. No, będziecie go też bić, będziecie mu wbijać obrażenia, więc może, wiesz, to może wpłynąć. Każdy jeden punkt obrażeń może zmienić przebieg tego pojedynku. No, żeby nie brać kraba tutaj. Lecę. Krab coś daje poza wizją? Movement speeda, nie? A co nic nie daje na buffie w takim razie, czy na tym? Nie wiadomo, to jaką taktykę graczy sobie. O! Dobra, idę. Ja już by mawk poszedł, dobra, ale dobra. Zapraszamy. Kiedy zaczynamy? Lać. Dobra. Ja jestem gotowy. Chodźcie, chodźcie tutaj, podejdźcie. Spójrzcie smoku prosto w oczy. I my wychodzimy po tym, jak zasmajtujemy, nie? Dobra, i uwaga. Rzeszujecie, rzeszujecie. Tak, my smajtujemy i wychodzimy. Także uwaga. 3, 4. Niech wygra lepszy. Albo lepsza. Nie, lepszy. No, jestem bardzo ciekaw. Za emocje. Ja się stresuję bardziej niż oni chyba. Ale że emocje. No. Oj, biją razem, tak? 450, pamiętajcie. Co teraz? No i uwaga, 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 uwaga. Yes! Kurde! Jezus, 4 HP widziałem! Ja pierdzielę, 4 HP było! Stazja, 4 HP zmisowałaś! Co się stało, Stazja? No nic, no. Walimy Gimpera na dziurę. Nie, Stazja! Stazja, to serio było giga dobre, bo 4 HP, naprawdę. Jakby praktycznie to miałaś, szczerze, także miałem giga farta. Jakbyś kurzył tam. Od razu w W albo kurze by ze stakowie, no, ze tak, 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 tak. Nie, nie wiem, ja i dżungla to było mega close. To było tak close, że nie wiem, czy stało. Chyba los chce, żeby tu był. Zaczynało, że było tak close, to specjalnie kształca, że sobie było kobieta jest. Dobra, Kubon, przypomnę ci, że w pierwszym odcinku Kubon skamowałeś, w drugim ty w każdym odcinku skamujesz, się wytrzymie. Ja pierdzielę, co się tu odpieprza? Jeszcze Yumi wybrałeś nam. A jeszcze Yumi, ja! Tak było. No dobrze. Kochani, kochani, to nigdy nie jest przyjemny moment i zawsze jest każdego szkoda, bo wszyscy jesteśmy super fajni. Ale niestety, Stazja, bardzo serdecznie ci dziękujemy w dniu dzisiejszym. 4 HP przesądziły o twojej przegranej. Jak się czujesz, powiedz? No, jest to 4 odcinek, to tak w gruncie rzeczy w połowie stawki. Jesteś zadowolona z tego wyniku, czy wolałabyś troszeczkę lepiej? Nie, no miałam nadzieję, że trochę lepiej, no ale... No spodziewałam się tego jednak. Dżungla to totalnie nie mój klimat, więc no... Było dobrze. Spokojnie, ja odpadnę w następnym pewnie, także nie bój się. Ja tak to będziesz. Możemy zrobić tak ładnie, słuchajcie wszyscy tutaj, brawa dla Stazji. Brawo! Chyba tylko moje słychać. Nie łapię. Tak jest, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i ja cię jeszcze zaproszę, słuchaj, na chwileczkę na priv, na czat. Słuchajcie, pożegnaliśmy przed chwilą Stazję, natomiast w poprzednim odcinku odpadł Arkwell, no i zapytałem go, jak myśli, kto najgorzej sobie poradzi z dżunglowaniem w tym odcinku. I Arkwell, po bardzo krótkim zastanowieniu, wskazał osobę, która jego zdaniem odpadnie. I nie trafił, bo nie obstawił Stazji. Arkwell na odchodnym powiedział, że jego zdaniem w tym odcinku odpadnie Spartiatix. Wiedziałem, pieprzenie! Blisko, blisko, było blisko, było blisko. Ta blisko, nawet się nie otarłem! Odcinek. O 4 HP się pomylił. Ta, co ty sobie o tym Sparta myślisz? Słuchaj, on tu przeciwko mnie jest od początku, także się nie dziwię, że na odchodny jeszcze kłodę pod nogę rzuca. Wiesz, o co mi chodzi. Szkoda gadać w ogóle na jego temat. Dla każdego taki miły, a za plecami widzisz. No jest tak z Arkuelem, rzeczywiście, no. Nie chcę trzymać Sparta. Słuchaj tego, ale ty to już 3 razy zdradziłeś. Ja pierwszy, co ty mi, Kuban, mówisz? Dobra, nieważne. Ale powiem ci tak. Dobra. Emotkę mi noża wysłał na Facebooku. Już wiem, co to oznaczało. No, to o to chodziło. Dobrze, kochani, słuchajcie. Bardzo miło mi zobaczyć waszą szóstkę w kolejnym odcinku. Będziecie mogli się do niego przygotować oczywiście. Kolejny odcinek będzie polegał na serii bitew na Howling Abyss. I nie mogę dużo więcej zdradzić. Będą to bitwy bardzo niestandardowe. Każdorazowo po wybraniu postaci będziecie dowiadywać się specjalnych zasad, które będą wpływały na to, w jaki sposób będziecie się bić.
a każda śmierć będzie na wasze konto załatwiać tak zwane punkty wstydu. Osoba, która w przyszłym odcinku jako pierwsza zbierze 5 punktów wstydu, niestety nas pożegna, także nie bardzo możecie się do tego przygotować, ale możecie sobie nad tym pomyśleć. Póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, no i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Dzięki, pa. 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 Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!